Dzień dobry, nazywam się Anna Dwórnik, jestem z Urzędu Miasta Kielce. Dzisiaj mam Państwu przedstawić zastosowania informacji przestrzennej w zarządzaniu miastem w Kielcach i partycypacją społeczną. Wdrożenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach nastąpiło w 2006 roku. Generalnie została przyjęta uchwała Rady Miasta Kielce, która zobowiązała prezydenta do wdrożenia Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej jako systemu zarządzania miastem. Cele, jakie jej wyznaczono, to było wsparcie realizacji polityki przestrzennej miasta, lepsze zarządzanie zasobami środowiskowymi, lepszą koordynację miejskich strategii i polityk, wspieranie procesu inwestycyjnego, monitorowanie, przejrzystość i łatwy dostęp do informacji o mieście oraz ułatwienie partycypacji społecznej. Miejski system informacji przestrzennej czym jest? Generalnie to jest system informatyczny, którego podstawową funkcją jest wspomaganie procesów decyzyjnych. Z jednej strony, na pierwszy rzut oka mogłoby to wyglądać, że to są mapy, ale pod tymi obrazkami map kryje się bardzo dużo informacji, więc jest to system do tego, żeby gromadzić i integrować różnego typu informacje, móc je analizować, w prosty sposób pokazywać, czyli wizualizować, no i oczywiście przede wszystkim udostępniać użytkownikom. Mieszkańcom. W mieście do 80% informacji, jakie miasto posiada, to jest właściwie informacja przestrzenna. Wszystko właściwie ma odniesienie do informacji przestrzennej. Ta integracja zadań następuje przez system, który jest niejako sercem i zbiera wszystkie informacje, jakie funkcjonują w Urzędzie Miasta, poprzez multimedia, dane opisowe, różnego typu mapy. Scala ze sobą bazy z innych systemów dziedzinowych, a także ze sobą generuje zdjęcia lotnicze, obrazy ze skaningu laserowego. Głównymi obszarami, jakie na początku zostały wzięte pod uwagę, jakie przede wszystkim generowały informacje przestrzenne, to była ochrona środowiska, planowanie przestrzenne. Takie strategiczne zarządzanie, dlatego że miasto widzimy jak na dłoni w całej swojej okazałości i wspomaganie zarządzania nieruchomościami. Także to są nie tylko informacje o gruntach, działkach, budynkach, informacje środowiskowe, różnego typu. Na tej podstawie możemy łatwiej podejmować zarówno te decyzje administracyjne, ale głównie te decyzje strategiczne, bo widzimy jak zmienia się miasto. Tak jak wspomniałam, to rozpoczęcie nastąpiło w 2006 roku uchwałą Rady Miasta, natomiast po 3 latach dosyć ciężkiej pracy ono zostało wdrożone w 2009 roku, udostępnione zarówno wewnątrz urzędu, jak i na zewnątrz poprzez geoportal dla mieszkańców i użytkowników. No więc mamy już ponad 10-letnie doświadczenie i w związku z tym ta baza naszej wiedzy już znacznie wzrosła. Także te publiczne usługi mamy udostępnione przestrzenne przez geoportal Kielce. Jak również umożliwiając partycypację społeczną, zarządzamy portalem dla mieszkańców pod nazwą Idea Kielce. I on tam zawiera zarówno budżet partycypacyjny, inne publiczne usługi, także geoportal, możliwość konsultacji, przeprowadzenia konsultacji społecznych, ale główną bazą systemu jest baza danych GIS. On tam łączą się z innymi systemami dziedzinowymi, systemami zewnętrznymi. Oraz połączyliśmy to z portalem ZITKOW. Tak jak wspomniałam, te 10 lat doświadczenia przełożyło się na to, że Miejski System Informacji Przestrzennej zawiera w sobie ponad 150 tysięcy prowadzonych w systemie spraw, 150 wspieranych procedur administracyjnych, około 700 użytkowników bazy mapowej oraz 500 użytkowników takiego systemu wspomagania tej bazy obsługi wniosków. Prawie 600 wartości jest udostępnionych na geoportalu i portal Idea Kielce zawiera w sobie 9 serwisów przeznaczonych dla mieszkańców. Ten nasz system informacji przestrzennej, tak jak już wcześniej powiedziałam, to nie jest sama mapa. On ma ze sobą połączone dwie aplikacje. Z jednej strony tą aplikację mapową, a z drugiej strony taką aplikację, która wspiera obsługę wniosków administracyjnych. Ale to jest unikatowe, że ta aplikacja daje bezpośrednie połączenie sprawy administracyjnej z działką ewidencyjną. Co nam to daje? Ta bezpośrednia integracja. Przede wszystkim w prosty sposób od razu zapisuje sprawę administracyjną na mapie, wszystkie szczegóły tej sprawy, a użytkownikowi wewnętrznemu, czyli urzędnikowi, daje możliwość
weryfikacji danego wniosku bądź danej sprawy bezpośrednio w prosty sposób z bazy danych, czyli on ma możliwość weryfikacji stanu prawnego nieruchomości właściwie jednym przyciskiem, sprawdza czy dane, jeżeli wydaje na przykład pozwolenie na budowę, czy dana teren jest przeznaczony w jakiś sposób w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego oraz może sprawdzić inne postępowania toczące się na tej bądź sąsiednich działkach bezpośrednio z danej sprawy. To jest bardzo duże ułatwienie, bo na początku zdobycie tych informacji bez tych baz danych zajmowało kilka dni, w tym momencie to jest raptem kilka minut. Co nam daje to z drugiej strony? Bezpośrednią wizualizację wszystkich postępowań administracyjnych, jakie toczą się w mieście na konkretnych działkach ewidencyjnych i łatwą analizę tych danych. To jest aktualizowane na bieżąco niejako. Z jednej strony system pozwala prowadzić sprawy administracyjne, wizualizuje je na mapie, ale to, co jest bardzo ważne i to jest wartością dodaną, to integruje nam różnego typu informacje i dzięki temu w prostszy sposób możemy je analizować i wizualizować. Tutaj pokazuję, jak połączenie systemów, jaką dają wartość dodaną, tak choćby płacenie podatków. Po pierwsze, to jest bieżący monitoring niezapłaconych podatków, jeśli chodzi o grunty. Połączenie takiego tabelarycznego systemu do prowadzenia podatków zwizualizowanego na mapie pokazuje nam wręcz kolorami, za które działki zostały zapłacone podatki, a za które nie. Łatwiej to jest weryfikować. Kolejna sprawa to jest rejestr dzierżaw. On też jest prowadzony w tym momencie w sposób przestrzenny. Dzięki temu mogliśmy łatwo zweryfikować, czy jakby użytkowanie działki jest w sposób odpowiedni prowadzone, a z drugiej strony udostępniając to na zewnątrz mamy dokładną informację, w których miejscach na działkach gminy są prowadzone dzierżawy, udostępniamy ją na zewnątrz, to się przydaje bardzo mocno w budżecie obywatelskim, żeby potencjalnie mieszkańcy zgłaszając wniosek wiedzieli, w którym miejscu nie mogą tego zrobić, że to jest na przykład ten kawałek działki, który jest własnością gminy, jest w dzierżawie. Kolejnym takim naszym małym sukcesem jest prowadzenie środków trwałych nieruchomości komunalnych poprzez połączenie baz ewidencji gruntów i budynków oraz baz środków trwałych. Wykonuje się raport, gdzie codziennie są aktualizowane wszystkie środki trwałe nieruchomości. W związku z tym ten majątek jest prowadzony w sposób bardzo aktualny. To jest z tego, co wiem, bardzo przydatne naszym służbom w gospodarce nieruchomościami. Kolejne połączenie systemów dało bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o monitorowanie lokali gminnych. Połączenie systemów, połączenie tego rejestru lokali gminnych z systemem ewidencji ludności, takim systemem mieszkańców, jak również z ewidencją gruntów i budynków, pozwoliło się lepiej przyjrzeć najemcom, czy na przykład lokale najmowane są odpowiednio przez najemców, którzy na przykład okazywało się, że nie żyją, a dalej te lokale są najmowane, bądź posiadają jakieś inne nieruchomości w ewidencji gruntów i nieruchomości. W tym momencie ta kontrola dzieje się na bieżąco, więc możemy w łatwy sposób monitorować, czy te lokale są w odpowiedni sposób użytkowane. W zeszłym roku udało nam się dosyć dużą pracą zespołu połączyć i w bardzo dużym stopniu zautomatyzować proces sprawozdania dla Krajowego Zasobu Nieruchomości. W tym momencie na bardzo dużym stopniu, na bazie danych zawartych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej, on robi się w sposób automatyczny. Wszyscy, którzy sprawozdają do KZN-u informacje, wiedzą, jaki duży nakład pracy trzeba poczynić, żeby te wszystkie rzeczy złożyć w jeden plik, w jeden, czy to jest Excel. My mamy zautomatyzowane to, generujemy XML-a i zdajemy go do KZN-u. To bardzo duża oszczędność czasu. Co nam jeszcze pozwala? Ta zawartość danych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej daje nam możliwość dokładnego analizowania, jak zmienia się miasto w czasie. Co od 2009 roku podzieliliśmy miasto na 87 jednostek analitycznych i prowadzimy taki monitoring, analizę warunków życia. W związku z tym tam są zawarte dane środowiskowe, gospodarcze, demograficzne. Widzimy, jak zmienia się miasto w czasie i w których obszarach następuje poprawa, bądź w których obszarach należy coś udoskonalić.
To, co dajemy mieszkańcom z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, to są dane udostępniane na wszystkich na bieżąco, codziennie. Także przez geoportal mamy wszystkie dane dostępne na kilku profilach. To są dane bezpośrednio dostępne z geodezji, czyli geodezyjne, rejestry ewidencyjne, działki o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dane środowiskowe. Także to wszystko jest w jednym miejscu i mieszkaniec ma bezpośredni do tego dostęp. Również z geoportalu można skorzystać, uzyskując bezpośrednio dane rastrowe z Miejskiego Systemu Informacji, Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego, przepraszam. Także można uzyskać dane wektorowe, wypełniając prosty formularz, bądź złożyć wniosek, jeżeli dany plan jest w trakcie procedowania. Także to też umożliwia partycypację z tego poziomu. W zeszłym roku dodatkowo uruchomiliśmy taki portal 4D Kielce. To są Kielce w czterech wymiarach, w związku z tym, że posiadaliśmy bardzo bogatą bazę ortofotomap, bo mamy je od 1977 roku, to jest 13 ortofotomap. Mamy wykonane 3 naloty, w których były dane lidarowe, zdjęcia złokośne z 3 lat oraz 2 modele 3D. To wszystko w tym momencie jest w jednym portalu. Można go porównywać ze sobą, te dane w różnych latach. Proponuję zajrzeć, zapraszam, to są bardzo ciekawe rzeczy. Jak na dłoni dokładnie widać, jak miasto, jak każdy fragment miasta zmieniał się przez te lata. Dodatkowo mamy tam udostępniony potencjał solarny dachów. Na modelu 3D można również sprawdzić zacienianie o każdej porze dnia i każdej porze roku. W związku z tym to też jest bardzo przydatne dla inwestorów bądź kogoś, kto planuje zakup mieszkania. Tak jak wspomniałam wcześniej, prowadzimy platformę do komunikacji społecznej Idea Kielce. Na niej umieszczone są wszystkie konsultacje, zarówno formalne, jak i nieformalne. Te formalne toczą się, wiadomo, przy miejskich planach zagospodarowania przestrzennego, przy dokumentach strategicznych, i te mniej formalne, gdzie mogą mieszkańcy wypowiedzieć się i konsultować różne pomysły, które miasto ma. Dodatkowo oczywiście przez ten portal prowadzony jest, w zasadzie w tym roku będzie, jeżeli będzie, w pełni elektroniczny budżet obywatelski. No i wygraliśmy, tu się muszę szybciutko pochwalić, konkurs Ministerstwa Rozwoju Human Smart Cities, inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców. Wśród dużych miast zajęliśmy pierwsze miejsce projektem System Monitorowania Miast Inteligentnych, który realizujemy wraz z Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, który ma na celu upowszechnienie miasta, smart city poprzez monitorowanie usług i jego rozwoju, wprowadzenie zarządzania miastem opartego na danych, udostępnianie danych poprzez portal otwartych danych i dodatkowo bardzo chcielibyśmy, żeby w tym wszystkim uczestniczyli aktywnie mieszkańcy. Co do aktywności prowadzimy również, za chwilę będzie o tym pewnie szerzej mówił, bo takie programy też realizuje projekty Płock, hakatony Idea Kielce. Te hakatony miejskie troszeczkę różnią się od takich zwykłych hakatonów programistycznych organizowanych przez firmy. Tu są udostępniane dane miejskie, wcześniej prowadzimy warsztaty, pokazujemy jakie te dane posiadamy. I dosyć znaczna ilość osób, bo w pierwszym hakatonie wzięło udział 170 osób, w drugim 150, który był w listopadzie się odbył. Dużo młodych ludzi, bardzo dużo fajnych pomysłów, które będziemy wcielać w życie z wykorzystaniem danych miejskich. To jest dla nas właśnie to angażowanie, między innymi oczywiście, angażowanie ludzi i pokazywanie im, jak te dane wykorzystać do poprawy jakości ich życia. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. W razie czego oczywiście oczekuję na jakieś pytania, bądź jeżeli nie bezpośrednio, to mailem. Dziękuję.